Cześć, cześć. Witajcie moi kochani bardzo serdecznie w perspektywie tarotowej, ale będzie to zupełnie coś innego. Będzie to haul z siaty, ponieważ rzeczy, które od Was dostałam, leżą u mnie w siacie tydzień i jeszcze ich nie porozkładałam i nie użytkuję, żeby pokazać i tak jakoś się zeszło, więc tutaj no wróżka dostałam, prezenty od Was. Mogliście, jak już je pokażę, to będę je użytkować. Przede wszystkim tak, mogliście zauważyć już przepiękną bransoletę, którą dostałam i użytkuję. Też ją ściągnęłam z ręki, jak gdyby, żeby Wam pokazać. Jest to przecudnej urody, lekko celtycko-słowiańska bransoleta z labradorytem w kutym metalu. Bardzo ładna, wygodna i naprawdę super mi się ją użytkuje, także ona tutaj po prostu ze mną już jest, ale reszta rzeczy będzie do porozkładania po ważnych czynnikach, bo zobaczcie, na przykład pięknej urody zimowe skarpety, które można już będzie używać, mają tutaj, wiecie, to takie antypoślizgowe czynniki i będę mogła ich już poużywać, bo są zimowe. One nie są świąteczne, one są właśnie zimowe. Ja super uwielbiam w takich skarpetach chodzić, bo to trochę takie jak łapcie, takie milusie i domowe rzeczy i sprawy tutaj organizują, więc to taka pierwsza rzecz. A druga rzecz, słuchajcie, kapcioszki. Nie żebym stawiała na stół, ale górolskie kapcioszki, szyte, podszyte skórą tutaj, mamy futerko, one jeszcze mają w środku te takie o rzeczy do wyciągnięcia, bo jeszcze nie użytkowane, po to, żeby Wam w cudny sposób pokazać, także proszę bardzo, niby vlog, a na kartach. O, kolejna sprawa, tutaj mam wszystko po prostu miszmasz ma, ale dostałam książkę Słowiańskie wróżby i wyrocznie. Jest to książka, z której się śmieję, że można wróżyć, bo trochę jest informacyjna, trochę taka no jakby opisowa. Bardzo, bardzo, bardzo fajna z tego, co przeglądałam, ale teraz wezmę się już za czytanie totalnie, także no ja lubię takie rzeczy. To mi przytargał z jakiegoś zlotu słowiańsko dziwnego mój siostrzeniec, także ona już sobie tutaj leży u mnie i czeka na wyjście. Mam od Was kartki świąteczne, dowód, one pójdą w świąteczne moje karciochy, ale słuchajcie, już też chciałam zacząć używać, ciężko tu się mi z tej siaty wyciąga, to ja naprawdę mam siatę, kuty świecznik, ale jest po prostu piękny, zobaczcie. Od góry wygląda w ten sposób, z boku, znaczy tak jak Wy będziecie lepiej widzieć, zobaczcie jaki on jest piękny. Jest po prostu cudny. Świeca długa, świeca normalna tutaj fajnie wejdzie, ma dosyć głęboki ten dziurek. Ciężki piekielnie, pięknie lakierowany, ma piękny kolor. No ja jestem zachwycona tym świecznikiem. Jest rewelacyjny i on też będzie tutaj mi umilał moje otoczenie, sobie postawię i będzie ze mną współdziałał już wreszcie, jak Wam pokażę, wreszcie będę mogła działać. Kolejna sprawa jest sprawą hogwardową, słuchajcie, Harry Potter i Harry Potterowe możliwości, jeszcze tu powyciągam rzeczy, bo mam rzeczy w środku, mam taką pięknej urody saszetę, którą można użyć, wiecie, na mazaczki, pisaczki. To przypuszczam, że to będzie tak właśnie używane. No ale przeznaczenie po prostu pojemnik na różności, na kosmetyki, nie kosmetyki, ale przede wszystkim Hogwart, Drago, Dormiens, Nunquam, Titilandus. Muszę sobie przetłumaczyć, bo pewnie gdzieś w książce jest przetłumaczone, ale o, proszę bardzo. Hogwardowskie, gryfindorowskie kolory. Przecudna wielka saszeta. Ileż tu się długopisików zmieści w Harrym Potterze. Fajna naszywka. Ja jestem zachwycona. Wreszcie będę mogła użytkować. Kolejna rzecz do użytkowania. Zobaczcie.
podkładka pod myszkę. Ale jaka zacna. Jaka piękna. Ja już teraz się nie będę z myszką męczyć. Ja tu se walnę Hogwarda. Ja tu se walnę myszkę. Tak, bo Dorota też dostała Hogwardy różne. Ale Dorota nie jest walniętym youtuberem, nie nagrywa. I będę mogła, o, i myszka lata jak złoto marzenie po prostu. Złoto marzenie, super. Pewnie sobie to jeszcze poprzekładam, ale wreszcie, ale jest piękna, cudowna, zobaczcie, na czarnym tle Hogwart, księżyc, zamek, ja jestem zachwycona. Tutaj antypoślizgowa, jak te podkładki pod myszkę bywają. Wreszcie będę użytkowała, bo już Wam pokazałam. Dobra, kolejna sprawa. Piękna świeca o zapachu lawendy. Zobaczcie, jaka pięknie ładna. Wiem, czego nie wzięłam. Kuli do kąpieli, która stoi już w łazience. Ale teraz tak mi się przypomniało przy zapachu. Piękna lawendowa świeca, urocza do różnego rodzaju miłosnych rytuałów chociażby. Na razie będę ją wielbić i nie spalać, ale ja tak mam ze świecami. Bywa lawenda. No piękna, po prostu naprawdę pięknie urocza. Pięknie urocza. Potem, słuchajcie, książka. Kolejna książka. Kuchnia Hogwart. Wiecie, co to znaczy. 80 przepisów dla miłośników książek o Harrym Potterze. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że ja sobie to przejrzę. Ja sobie to zobaczę, co tutaj się zadziewa, co tu jest hogwardowego. Proszę, mamy ekspres do Hogwardu, przekąski do pociągu, dyniowe paszteciki, jakieś dziwne rzeczy z pięknymi ilustracjami. Wiecie, że ja już od lat nie miałam żadnej książki kucharskiej. To jest takie nice. Jeszcze hogwardowe po prostu. Polewa czekoladowa, jakieś placuszki, racuszki. To oznacza, że na Instagramie będziemy mieli hogwardowe inspiracje. Nie ma to tamto, nie byle jakość, tylko hogwardowe inspiracje będą. No pięknie ilustrowana, przyjrzę się przepisom na każdą porę roku. Napoje, o, to by było najlepsze, słuchajcie. Sok dyniowy to może nie, ale płynne szczęście Felix Felicis. Ciekawe, czy z alkoholem jest? Bourbon. Wiedziałam, płynne szczęście musi być z bourbonem. Słuchajcie, także tutaj również to, ja tu będę odkładała. Tutaj mam od Was kolejne kartki, słuchajcie. To zawsze tak. Już rozebrałam z papierków, jest piękna zakładka do książek. Zobaczcie, jaka piękna sowa, ja troszkę ją ocienię, będzie ją lepiej widać. Z takimi książkami. Działa to w dosyć fajny sposób, bo jak wkładacie zakładkę do książki, to Wam wystaje sowa. I ta sowa będzie używana nie tyle do książek, co będzie używana do mojej księgi cieni, bo sowa hogwardowa do księgi cieni pasuje mi najbardziej. Także taka ładna, fajna rzecz. Ja sobie pozostawiałam te karteczki od różnych, bo ja to potem sobie wklejam i sklejam. Wiecie, tam różne rzeczy sobie kleję, a to są hogwardowe. I mam breloczek do kluczy Gryffindor, czyli mój dom hogwardowy. Proszę bardzo, Dorota dostała Slytherin, więc zaraz klucze domowe znajdą się, żeby każdy wiedział, że Gryffindor to mój dom jest. Jest to rzecz oczywista. Tu mam jeszcze fajną rzecz, bo zobaczcie, Harry Potter, a to jest szczotka. Tylko powiem Wam, ja się bałam, jak ją dotknęłam, bo ja miałam Tangent i Teaser, którego nie znosiłam, a ta ma mięciutkie te i fajnie się nią czeszę. Także mam nawet hogwardową szczotkę do włosów. To już w ogóle naprawdę wow. Czekajcie, lecimy dalej. Dostałam również pierwszą część Harry'ego Pottera i kamień filozoficzny. Tutaj nie, żebym tyle przeczytała, ale oczywiście te moje... Aha, bo skleiło mi się. Te moje rzeczy, które będę... troszeczkę urwałam. Się skleiło, bywa. Ale zobaczcie, jakie ma piękne, jak Biblia, nie? Kiedyś Biblię miały takie te czerwone kartki. Pięknie. Pierwsza część cyklu teraz w barwach Twojego domu. No właśnie, barwy mojego domu. Kamień filozoficzny. Fajne kartki, bo trochę pożółkłe. Podobają mi się. Będę musiała chyba sobie zebrać całość Harry'ego Pottera
w swoich barwach. No naprawdę początek piękny. Kolejna kartka od Was. Zbieram. Tu mam jeszcze trochę drobiazgów, bo leczy. Siata mi leci. Czekajcie. To może pokażę jeszcze tą książkę z siaty. To mi wtedy nie będzie leciało. Dobra. Słuchajcie, dostałam również notes hogwardowy w barwach mojego domu. Harry Potter. Proszę bardzo. I tutaj postaram się, żeby było dobrze widać. Są sowy, są szaliki, są Gryffindory. To jest takie tłoczone. Z tego, co wyczytałam, no to jest w linie. Także bardzo fajne. Jeszcze w folii, bo ja notesy, które dostaję, trzymam w folii, żebym tam nie żółkły, nie spaprały się. Więc dlatego tak, jeżeli ich jeszcze nie używam. No i dostałam również książkę Wikka. Stara religia w nowej erze. Bardzo mi się podoba, bo tu Stonehenge widać i księżyc. I to jest takie śliskie. Wy wiecie, że ja lubię ten taki motyw, że taka zwykła okładka i nagle mamy taki kawałek takiego śliskiego. To nie jest embosowane, ale tak to wygląda. Ja oczywiście jak tą książkę przeczytam, to zrobię recenzję, bo jestem ciekawa, co w sobie zawiera. To tak... To jest druga książka od Stricte Volvo, właśnie wikańska. Ta pierwsza, taka była sobie, średnio ją przeczytałam, parę cytatów wynotowałam, ale zobaczymy, jak ta będzie. Nie wszystkie książki są idealne, też nie wszystkie do nas trafiają, natomiast ta rewelacja. Dostałam lawendę. Dostałam piękny słoik, słuchajcie, jestem zachwycona słoikiem i dużo brokatu. Tu wylatają mi gwiazdki. Nie wylataj tam gwiazdki. Ale słoik, słuchajcie, jest tak magiczny. To jest magic dust po prostu. Ja uwielbiam i wielbię takie rzeczy, więc to już będzie pięknie wyglądał na moich magicznych półkach. Jeszcze tak patrzę, że mam chyba rozmaryn czy coś? Nie. Muszę wyczytać, bo to też jest zioło. No a tu mamy się śmieje ten kadzidło, mirra, kadzidło i złoto, tak? Czyli to takie, też mam na czym spalać, mam tych kadzideł trochę, lubię te zapachy bardzo mocno. O, i jeszcze zacny woreczek do tego wszystkiego. Złoto na bogato, złote acz skromne, także naprawdę fajnie. O, takie rzeczy miałam Wam do pokazania. Ja oczywiście bardzo mocno dziękuję za dary wszelakie. Jak troszeczkę tak widzicie, no gromadzę po tych pudłach, nie wykorzystuję, muszę nagrać zbiorczo, żeby potem móc porozkładać i wykorzystywać. Także buziakuję Was bardzo mocno. Dziękuję bardzo mocno za prezenty. Taki no vlog, nie vlog, wróżka dostałam, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Piszcie tylko w komentarzach, która z tych rzeczy podoba Wam się najbardziej. Oczywiście, jeżeli jesteście fanami Harry'ego Portiera albo ciepłych skarpeto bamboszków. Do zobaczenia. Buziakuję Was bardzo mocno. Pa, pa.